strumienia kultury trochę. W programie festiwalu także spotkania z twórcami oraz wykłady Cała poświęcone m.in. oddziaływaniu horrorów na widzów. Czy to jest nierealny taki plan? W warszawskiej galerii Supermarket Sztuki wystawa Joanny Pawlik. To refleksja nad kreacją, niepełnosprawnością i wykluczeniem. Krakowska artystka bada granice pomiędzy profesjonalnymi i amatorskimi środkami wypowiedzi artystycznej. W tym celu zaprasza do współpracy osoby niepełnosprawne. Inicjuje rozmowy, dyskusje i wspólne przedsięwzięcia. Efektem są koncerty, filmy, nagrania dźwiękowe, teksty, kolaże, obrazy czy rysunki. Kolejne informacje w Radiu Tok FM o 14.40. Pogoda. Dziś w Polsce słonecznie i w wielu miejscach upalnie. Na termometrach od 24 stopni w Trójmieście, przez 29 w Szczecinie i Warszawie, do 31 stopni we Wrocławiu i w Opolu. Pełne wydanie informacji Tok FM dostępne jest w archiwum na stronie tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej Tok FM. tokfm.pl/pobierz. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Połączenie. Wołałem do Pana w moim utrapieniu. 14.23, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, ze mną w studiu Miłada Jędrysik, dziennikarka, reporterka. Dzień dobry. Dzień dobry. Krzysztof Miller zmarł w miniony weekend. Krzysztof Miller był jednym chyba z, nie wiem czy nie najlepiej znanym, nie najlepiej, z największym dorobkiem fotoreporterem wojennym polskim. Współczesnym, tak, chyba tak. No są też inni, jak Peter Andrews na przykład, tylko że ponieważ on pracował zawsze dla zachodnich agencji, to nie był tak znany tutaj na polskim gruncie. Co to jest, a jeśli kogoś nie wymieniłam, to przepraszam. A co to jest właściwie za zawód, twoim zdaniem? Bo ty byłaś z Krzysztofem Millerem na jednej z takich wypraw wojennych. Co to jest za przedsięwzięcie? Co się tam robi? Jak się właściwie robi zdjęcia w takich okolicznościach? Właśnie, ja bardzo chętnie to opowiem z punktu widzenia dziennikarza, tak? Czyli też reportera, ale troszkę gdzieś indziej stojącego. Znaczy to było dla mnie, fotoreporterzy wojenni w ogóle robili na mnie duże wrażenie, bo pod pewnymi względami to musieli być ludzie bardziej, no nie chciałam, żeby to źle zabrzmiało, ale bardziej bezwzględnie wykonujący swoją pracę. To zresztą też z Krzyśkiem mi się zdarzało parę razy, bo ja byłam wtedy nieopierzoną jeszcze dziennikarką. Pierwszy raz pojechałam w taką strefę konfliktu, że on po prostu mnie odpychał, tak, bo musi zrobić zdjęcie. A ja mu wlazłam w kasę akurat. To się dwa razy nie zastanawiał i oni się nie zastanawiają. Zauważyłam też, no więc to jest ten problem, który też Krzysiek wielokrotnie podkreślał, tak? I na przykład mówi o tym Wojtek Jagielski czy Paweł Smoleński, kiedy wspominają swoje wokalne. Nie musi tak samo zrobić, może zrobić nowe. To jest ta różnica, tak? Że my sobie możemy stanąć gdzieś za węgłem, żeby do nas tam nie strzelali, albo żeby czymś nie odebrać. Chcieli coś uwiecznić, to nawet ta jedna milionowa część sekundy to już jest to, że obraz nie jest ten, to co widziałeś. Za wszelką cenę chcą Pana Boga podrobić. Trzeba żyć ulotnością, trzeba żyć chwilą. Przemija bowiem kształt tego. Bardziej zaakcentowany, może się mylę, bo też nie chciałabym tak jakoś z pozycji entomologa tego opisywać, a trochę tak. Właśnie, ale czy to nie jest trochę tak, że fotoreporter z pozycji entomologa opisuje konflikt, śmierć, zadawanie cierpienia? Znaczy wydaje mi się, że reporter, który w pewnym momencie wyłącza wrażliwość, to rzeczywiście może popaść w taki projekt. Każdy reporter, tak? W każdej sytuacji. Gdzie wiele ludzkiego nieszczęścia opisujesz, no nie wiem, na ulicy za rogiem. To prawda, ale kiedy opisujesz, to można powiedzieć, że też w pewnym sensie porządkujesz, nadajesz temu znaczenia. Robisz takie różne, robisz takie różne rzeczy w swojej głowie, w swoim umyśle, które mogą to uporządkować. Natomiast kiedy robisz zdjęcia komuś, kto umiera albo właśnie zginął, w dzisiejszym dodatku w Gazecie Wyborczej poświęconym Krzysztofowi Millerowi jest takie wielkie zdjęcie z Johannesburga, z RPA. Najsłynniejsze, tak. Tu są zwłoki martwego mężczyzny i tłum fotoreporterów robiących zdjęcia, prawda? A na drugiej stronie, to jest akurat na stronie 4 i 5, na stronie 6
mężczyzna przewrócony, to jest chyba... To jest Czeczenia, przepraszam. Mhm. Nie, zaraz, żebym nie pokręcił. To jest Irak. Irak, sądząc po białym stroju, tak. Tak jest, tak, Irak. Tak. Policjant iracki na patrolu i przewrócony mężczyzna, w którego głowę jest wycelowany karabin. To są takie obrazy, które, kiedy ja sobie wyobrażę, myślę, że towarzyszyłyby mi i ciążyłyby mi przez całe życie. A tam jeszcze trzeba wykonać tą pracę, do której się zostało posłami. Właśnie, bo też nie wiem, czy trzeba zapytać fotoreportera rzeczywiście, na ile to jest instynkt, tak? Już na ile ty to robisz z pewną refleksją, bo ja w takich momentach to miałam komfort taki, że mogłam się odwrócić na przykład i nie patrzeć. I sobie jakby doobrazić, co było dalej. Natomiast fotoreporter tego komfortu nie ma, tak? No, ma patrzeć. Ma patrzeć i to zostaje mu na siatkówce oka, zostaje mu na zdjęciu. Wspomniałeś to zdjęcie słynne właśnie z 94 roku w Johannesburga. Akurat to są wszystko, to są fotoreporterzy najsłynniejsi właściwie. Tak, bracia Turnleyowie i jest James Natchway, ten w białej koszuli, który zawsze w największym syfie, największym brudzie, największym, z największej zawieruszy, on występuje w nieskazitelnej białej koszuli i taką ma fryzurę a la Susan Sontag. Siwizna taka, tak. Więc oni tam, ja zaczęłam wcześniej mówić o tej hierarchii, miałam wrażenie, że oni mieli taki status naprawdę celebrytów. Że między nami pisarzami aż takiego, czegoś takiego aż nie było. I oni rzeczywiście jakoś, nawet mimo, że tam się wszyscy przepychają oczywiście w takich sytuacjach, to też ja miałam takie wrażenie, że oni zawsze byli tak trochę też nawet puszczani przodem. Ja myślę, że poczta tego zawodu dla Krzysztofa Millera musiały być straszliwe w sytuacji, kiedy on właściwie mówił niedawno, że nie wierzy w to, że zdjęcia zmieniają rzeczywistość. Czyli właściwie można powiedzieć, że podważył gdzieś sens tych wyjazdów. To się wydaje strasznie trudne do dźwignięcia. Tak, bo reporter, to jest pierwszy odruch taki obronny, tak, reportera, dziennikarza. No przecież my, ja też to zawsze powtarzam do dzisiaj, no i tak ciągle jeszcze w to wierzę, że gdyby nie nasze tam zdjęcia, teksty, to nie dowiedziałby się świat o tym, nie dowiedziałby się świat o tamtym. Myślę, że kiedy się już dojdzie do... No to też był wyraz jakby Krzyśka... wypalenia, zmęczenia. No tak. Nie, no przecież nie ukrywał tego, że cierpi na zespół stresu bojowego, na depresję. Znaczy, no właśnie, no już nie wiem, co tu powiedzieć, bo kiedy masz wrażenie, że twoja praca nic ci nie daje, to co ona, znaczy nie daje nic ludzkości, to co ona ci właściwie daje, czy ona w ogóle ma sens wtedy, prawda? No tak, czy jest to obronne. Dokładnie, tak, czy nie jest tylko takim siedzeniem sępa nad umierającym dzieckiem, że przypomnę też słynne zdjęcie. Tak, a jak to o tym myślisz? Chyba. Nie wiem, znaczy, bo ja właśnie, mi się to jeszcze nie zdarzyło, ja ciągle w to wierzę, chociaż podejrzewam, że to może być, patrząc na wojny w Syrii, która, no, te wojny, na których myśmy byli, to ciągle jeszcze mieliśmy wrażenie, że, zwłaszcza Bośnia chyba i Kosowa potem, gdzie była interwencja, że to ciągle były wojny, na które świat zauważa, tak, którymi się oburza. Teraz mam wrażenie, że coraz mniej jest tej wrażliwości, jest już takie duże bardzo, znaczy tam różne czynniki tutaj grają rolę, ale no też trochę mnie właśnie przeraża, ta wojna w Syrii trwa już nie wiadomo który rok i gdyby ci ludzie nie postanowili w końcu uciec stamtąd, się przeprowadzić do nas, to byśmy w ogóle jej nie zauważali. To jest jakiś, tak, to jest jakiś też myślę wielki paradoks tych dzisiejszych czasów, że mimo tego, że na przykład można porównać trochę z zawodem chirurga czy lekarza, mimo tego, że można zajrzeć w każdy dosłownie zakamarek ludzkiego ciała, to jeszcze nie znaczy, że można człowieka wyleczyć, prawda? Dokładnie tak samo tutaj, mimo tego, że można zobrazować konflikty i okropieństwa w najbardziej szczegółowy sposób, jaki się tylko da, to jeszcze nie znaczy, że coś wpływa na dynamikę tych procesów politycznych. To się też stało z
tą, z tym obrazowaniem konfliktów, ono już tak mocno chyba nie działa na nas. Ale też jak patrzę na jego zdjęcia teraz, wszyscy do nich wracamy, to on miał właśnie taki rodzaj wrażliwości, że nigdy nie popada, przy najokrutniejszych zdjęciach nigdy nie popadał w pornografię, tak? Taką pornografię przemocy pod pornografię okrucieństwa. To wszystko są zdjęcia bardzo dramatyczne. Ten moment tu jest bardzo dramatyczny, ale no, pewnie na tym się skończyło, tak? Ten policjant go popchnął, ale no nie strzelił jednak do niego. A teraz tu wygląda, jest ten moment uchwycony, w którym jeszcze nie wiemy, co się stanie, tak? Więc ja myślę, że znaczy oczywiście no też jego stan, jego choroba też na to wpływała, ale myślę, że on nigdy w fotografiach tej właśnie wrażliwości, wbrew temu, co mówi, nigdy tej wrażliwości nie utracił. I tak naprawdę to tutaj jest to słowo humanizm, które jest, wydaje się wyświechtane, ale wydaje mi się, że pasuje. Nawet jeśli nie był co do tego przekonany Krzysztof, to myślę, że ten humanizm jego zdjęć się broni. No to zdjęcie, to zdjęcie z Johannesburga, do którego cały czas wracamy, no to ono jest właściwie bardzo, powiedziałbym, takie autoanalityczne, prawda? To jest ten moment, kiedy właściwie trochę portretujesz samego siebie. Absolutnie. Swój zawód, swoją pozycję, swoją profesję, więc to widać, że to nie było takie po prostu robienie zdjęć dla zarobku, dla sławy, dla pozycji zawodowej. Dokładnie, bo by stał dokładnie po drugiej stronie wtedy, gdyby robił zdjęcia dla sławy i dla pozycji zawodowej. A z drugiej strony te zdjęcia mają też często bardzo dużo takiej poetyckiej tonacji, to znaczy zdjęcie, które się dzisiaj w Gazecie Wyborczej na stronie 6 ukazało na górze, czyli południowy Sudan, 2006 rok, obóz uchodźców chrześcijan, którzy przybyli z terenów objętych walkami z muzułmanami. No są to zupełnie niezwykłe zdjęcie. To są jakieś dwie osoby w łodzi, która się gdzieś zatrzymuje na korzeniach drzewa i to jest wszystko właściwie, można powiedzieć, jakąś taką dużą, no taką narracją bardzo potężną. Tu nie ma taniego opisywania, czy taniego jakiegoś opasowania. No to miał takie oko szczególne do takiej metanarracji wręcz, tak jak właśnie fotografował fotografów. Jest też takie moje ulubione zdjęcie, którego nie pamiętałam, że on je zrobił, kiedy byliśmy w Bośni, ale jak przygotowaliśmy materiał do książki mojej, gdzie między innymi było o wojnie w Bośni, to wybraliśmy z fotoedytorem z wydawnictwa to zdjęcie. Jest chłopiec, taki może 10-letni bośniacki chłopiec, i drugi obok, bawią się w wojnę i jeden drugiemu właśnie taki drewniany, wystrugany kałaszników przykłada do skroni, tak? Więc jest całe okrucieństwo wojny odbite w zabawie niewinnych dzieci, które już nie są niewinne. Czyli to już nie jest, to nie są takie opowieści dosłowne, można powiedzieć, mało elegancko mięsne. Tak, właśnie nie pornograficzne. Tak, co się dzieje z ludźmi, co się dzieje jakby z ich mentalnością, z ich światem wewnętrznym poniekąd. A jak się z nim pracowało? Wiesz co, znaczy to było tak, że ja byłam rzeczywiście na pierwszym wyjeździe, więc a Krzysiek już był doświadczony, bo od początku, no jeszcze wtedy z Marysią Wiernikowską, na początku jeździł do Chorwacji. Więc tak troszeczkę musieliśmy się dotrzeć. Ja miałam wrażenie, zresztą teraz potwierdził to chyba Wojtek Jagielski w swoim wspomnieniu, że no Krzysiek tak trochę zgrywał twardziela, tak? Teraz widzimy, że pod tym, tą twardą skorupą była kruchość, ale to tak rzeczywiście było, że trochę mnie to bawiło, tak, z jednej strony, bo trochę wyczuwałam, że to jest bardzo na pokaz i to jest też taka cecha, którą ja za bardzo nie lubię w kolegach, których spotykam w różnych takich miejscach, ale z drugiej strony sobie pomyślałam, że to jest cecha, która może pomaga. Właśnie nie wiem, na ile ona pomaga to przeżyć, a na ile właśnie kiedyś staje się takim obciążeniem, że przy zrzucaniu jej to tak bardzo wtedy boli. Natomiast no, był niesłychanie profesjonalny rzeczywiście pod tym względem, że zrobił piękne zdjęcia. Teraz właśnie przy pracy nad książką nawet odkryłam na nowo, że ile tam było wspaniałych zdjęć, które jakoś mi tam... Bo też praca fotografa jest na tym... To jest... My jeśli piszemy, to właściwie to jest ciągle ten sam tekst, który poprawiamy, ale on w końcu w tej ostatecznej wersji zostaje oddany redakcji.
a fotografowie robią kilkaset, kilka tysięcy zdjęć, z których światło dzienne ujrzy może 5, może 10, no zwykle tych najlepszych, tak? Ale jeszcze tam jest całe mnóstwo tej pracy, która właściwie spoczywa w archiwach, w przypadku Krzyśka, tak, Gazety Wyborczej, którą teraz się dopiero przegląda, a może po latach, kiedy się gusta... Róbmy zdjęcia. Żywiane, to pewnie rzeczywiście sytuacja by się przedstawiała lepiej, ale pani... Chodźmy na Sasko, bo tu jest... ...przedstawienie innych danych. Tak, od lat, od 97 roku jest prowadzony tak zwany program monitorowania stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej i co roku jest badana inna grupa wiekowa. I tak na przykład proszę sobie wyobrazić, że w związku z badaniami przeprowadzonymi w 2015 roku, które dotyczyły między innymi dzieci w wieku lat 3, niestety w tych badaniach wyniki ich są bardzo nieciekawe. 55% trzylatków ma już próchnicę, także bardzo, bardzo dużo, ponad połowa, tak? Badania w 2012 przeprowadzane były na przykład na grupie dzieci w wieku lat 6 i tam już 86% sześciolatków miało próchnicę. Jeśli chodzi o dzieci 12-letnie, to w 2014 ostatnio grupa ta była badana i tutaj ogólnie to dotyczy całej populacji polskiej, prawda, średnio to wyliczając, 25% jest wolnych od próchnicy, czyli 75% ma już, czyli te wskazania warszawskie tam koło 60 być może są wynikiem tego, że ta profilaktyka i badanie iluś tam leków, prawda, naprawdę długi czas trwające działania przynoszą efekty pozytywne. Ta świadomość, prawda, że to badanie jest później, że trzeba zająć się tymi ubytkami, na pewno tą sytuację troszkę polepsza. My się lubimy porównywać, panie doktorze, z krajami Europy Zachodniej, to jak tutaj wypadamy. Absolutnie nie możemy się porównać, bo naprawdę no to powiedzmy o tym. W bardzo, bardzo złym miejscu. Światowa Organizacja Zdrowia co jakiś czas zakłada sobie jakieś cele zdrowotne i na przykład na 2020 rok założyła, że 80% sześciolatków powinno mieć zdrowe zęby. My natomiast, tak jak powiedziałam przed chwilką, mamy zupełnie odwrotną sytuację. Czyli około 80% tej grupy ma niestety próchnicę, więc no, jesteśmy naprawdę na szarym końcu. Wynika to na pewno chociażby z tego, że nie mamy tej świadomości. To jest bardzo istotny czynnik, prawda, który no, ma ogromny wpływ, bo nasz styl życia w ponad 50% warunkuje to, jak to nasze zdrowie będzie wyglądało, czy będziemy je mieć, czy nie. I dotyczy to także dbałości o zdrowie jamy ustnej. Jeśli nie dbamy o zęby, nie właściwie się odżywiamy, nie chodzimy na kontrolę, nie szczotkujemy zębów minimum 2 razy dziennie właściwą pastą zawierającą odpowiednią ilość fluoru, to niestety no, jest tak, jak mówimy cały czas, czyli bardzo źle. To potrzebne są jakieś kampanie społeczne. Absolutnie, myślę, że media tutaj mają bardzo dużo do zrobienia i mają ogromną możliwość dotarcia z tą wiedzą. Ale to nie tylko media, bo kampanie społeczne organizują także różne stowarzyszenia, instytucje, tak, ministerstwa. Wszyscy, którzy mogą informować, informują. Media są środkiem, przez które się dociera za tą kampanię. Tak, ale do najszerszej grupy odbiorców można dzięki mediom dotrzeć, jasne, tak? Jasne, jasne. Panie dyrektorze, no i co z tymi gabinetami? Czy ile ich będzie, czy w ogóle będą? Czytałam o jakimś mobilnym gabinecie dentystycznym, który tak by wędrował ze szkoły do szkoły. Czy to no prawda? Właśnie. Jak jest dużo rozwiązań, to znaczy, że nie ma dobrego, albo no że właśnie ten dobry jest z jakiegoś powodu niemożliwy, to dobre rozwiązanie jest niemożliwe do zastosowania. Na różne stworzenie jednego gabinetu to jest w ogóle koszt, no, lekko licząc 300 tysięcy, co najmniej. Szkół jest kilkaset. Powrót do wszystkich szkół gabinetów stomatologicznych wydaje się po prostu nierealny. Z powodów finansowych? Z powodów nawet finansowych, ale i organizacyjnych oraz kadrowych. To znaczy nie ma też aż tylu, że tak powiem, bezrobotnych stomatologów, którzy by tam wrócili, już pomijając wszystkie inne czynniki. Mhm. Ale myślę, że do pewnego celu powinno się też dochodzić małymi krokami. Jednym z takich kroków była przynajmniej w ubiegłym roku jeszcze przez nas analizowana taka koncepcja pilotażu robionego wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Chwilę pan powie, panie dyrektorze, okay, o tym, bo mamy telefon i chciałabym, żeby słuchaczka, pani Krystyna, może się odezwała na antenie. Witam panią. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja właśnie słucham i aż mnie przepraszam za taki kolosjalny, wszędzie język, żeby powiedzieć to, co widzę, bo to,
mieszkam w dzielnicy, gdzie jest mnóstwo młodych małżeństw, mnóstwo małych dzieci. Tak. I po prostu to jest zatrważające, co się widzi. Lody w ręku, wafle, batony. Już pomijam, że tymi brudnymi rączkami, ale ja później zafry, wyższa tablica śmietana od tego dziecka. Ale to właściwie podwiedzą, to były co chwila nogiarnia jakaś. Pani Krystyna, ale wymieniła Pani takie smakowite rzeczy dla dzieciaków, że naprawdę co tu się dziwić, że one lubią gofry czy lody, prawda? No to niech rodzice karmią, a niech karmią. No ale do dentysty mogliby też chodzić. A niech karmią. No i dziecko to jest powiedzieć. Jakaś świadomość, no po prostu do tych rodziców mówię, żeby się opamiętali z tymi słodyczami, lodami, bo czarny, no tych wafli to rzuca 10, no a po drugi idzie z lodem ogromnym. To tyle chciałam powiedzieć. Mówiliśmy o tym, że dużo dzieci w Polsce ma też nadwagę niestety, to jest no też problem to widać na medyczny. Tak. No właśnie, no właśnie. Dziękuję bardzo za telefon. Nie do jedzeni, nie do karmieni. Dyrektora, bo któremu przerwałam, ale słuchacz, że Polacy są nie do jedzeni, nie do karmieni, nie wyżyć, nie do wartościowań. Ale tylko tak króciutko, czy rzeczywiście to spożycie słodyczy ma niedobry wpływ na nasze ozony? Pani Krystyna ma rację, tak? Absolutnie. Niewłaściwa dieta, jedzenie dużej ilości słodyczy naprawdę jest czynnikiem bardzo próchnicotwórczym. Natomiast tak jak Pani też powiedziała, nie można powiedzieć dziecku absolutnie ty tego nie będziesz jadł, ale może idźmy w takim kierunku jak Szwedzi, prawda, zrobili tak zwane czekoladowe soboty czy coś w tym rodzaju. Że dziecko wie, że w jednym dniu w tygodniu ma naprawdę możliwość najedzenia się dosyta, później szybciutko myje zęby i no i jest to jakieś rozwiązanie w tym momencie, kiedy naprawdę z każdej strony coś słodkiego, możemy powiedzieć, na nas czyha, tak? Żeby sobie troszkę skorzystać z tego, ale nie zrobić sobie większej szkody, prawda? No oczywiście nie tylko ozębowej, ale także jak mówimy o tej nadwadze, prawda? Jasne, a jak już mamy tę szkodę związaną z uzębieniem, to musimy iść do dentysty, no i wracamy tutaj do owych gabinetów szkolnych, których właściwie nie ma, panie dyrektorze, i przerwałam panu wypowiedź, więc wracamy do mnie. Trochę się odwołuję do historii, a właściwie do tego, żeby pokazać, jakimi drogami próbowaliśmy coś zmienić i co aktualnie robimy. Otóż uznaliśmy, że być może najprostszą koncepcją będzie taki, to jest ten moment z tymi mobilnymi gabinetami, znaczy kupienie aparatury, która jest możliwa do przewożenia. Była taka koncepcja. My adaptujemy gabinety w różnych szkołach, a aparatura jeździ ze stomatologiem po tych szkołach. To był pierwszy plan sprzed kilku lat, zresztą przez różne czy środowiska. Czy jest tylko gabinet w szkole, właściwie pusty? Gabinet pusty sprzed jeździ. Gabinet dzisiaj używany na przykład przez pielęgniarkę do wykonywania innych zadań. Tak, a potem pojawia się adaptacji, bo przygotowany w czasie wakacji pod ten nasz program mógłby służyć jako taki gabinet stomatologiczny, właściwie miejsce na gabinet stomatologiczny z mobilnym sprzętem. I z mobilnym lekarzem. I z mobilnym lekarzem. To była taka koncepcja testu opracowywanego wspólnie z NFZ-em. Nie do końca NFZ-owi podobał się jednak ten włożony sprzęt. Rozumiem postawę NFZ-u, nie jest to najdogodniejsza forma, więc zaproponowaliśmy scenariusz taki, żeby wyposażyć kilka gabinetów, powiedzmy 6-7, w szkołach, które w tej naszej ankiecie wypadły jako te, które najliczniej w nich rodzice odpowiedzieli pozytywnie, przekroczyli ten wskaźnik 50% istotnie. Którzy się zgadzają na leczenie. Warunkiem naszego udziału finansowego było to, żeby ten program był finansowany od strony lekarsko-materiałowej przez NFZ, według punktów NFZ-u. NFZ powiedział, że będzie to możliwe tylko wtedy, kiedy te gabinety zostaną wybrane w drodze konkursu, bo takie obowiązują zasady w NFZ-cie. Prosiliśmy o to, żeby pilotaż wyłączyć z zasad konkursu, my się po prostu nie dogadaliśmy. Nie wyszło. Aktualnie zmieniły się w międzyczasie przepisy i to jest może ważne, to znaczy obecne przepisy pozwalają na coś, na co nie pozwalały samorządom wcześniej, czyli to jest oczywiście nie obligatoryjne, tylko fakultatywne, ale dają możliwość wykupywania czy dokupywania usług świadczeń gwarantowanych. Kiedyś było odwrotnie. Jeżeli coś funduje NFZ, tego już nie wolno kupić samorządowi. Dzisiaj mówi się, jeśli coś kupuje NFZ, a samorząd chce dokupić, może dokupić. I chcemy skorzystać z tej drogi. Bierzemy pod uwagę zakup
No tym razem już dentobusu. No, znowu wracamy do koncepcji mobilnej, ale to jest wszystko ciągle na tym etapie pilotażu. Wyobrażamy to sobie w ten sposób, że kupujemy profesjonalny aparat wyposażony, profesjonalny samochód, duży gabarytowo, wyposażony jak gabinet stacjonarny, profesjonalnie i w pełni. To są koszty dużo wyższe od wspomnianych wcześniej. Mm-hmm. Samo wyposażenie przedziału medycznego szacujemy na 450 tysięcy, a dodatkowo będą inne przedziały wtedy, no bo to już przypomina gabinet stacjonarny. Personel zatrudniamy jak najbardziej tak jak w przypadku stacjonarnym i na koszt miasta. Zatrudniamy ten personel, na koszt miasta zakupujemy materiały zużywalne, no wszystko to, co jest niezbędne do prowadzenia tego gabinetu. W tej chwili jesteśmy po rozmowach z Sanepidem, z potencjalnym organizatorem jednym z podmiotów leczniczych w Warszawie i z autobusami, z miejskimi zakładami autobusowymi, które określiły nam ku naszemu zaskoczeniu dość długi czas z konstruowania takiego autobusu, ale jak najbardziej chcą współpracować. Mówię o tym długim czasie, żeby sobie nie robić nadziei, że jak ten program zostanie zatwierdzony przez władze miasta, to ruszy jutro, bo przygotowanie autobusu to jest kilka miesięcy, raczej do 10. W tym czasie jeszcze będzie potrzebna nam znowuż kolejna ocena, opinia od Agencji Oceny Technologii Medycznych, ale wydaje mi się, że to jest jakaś furtka i tutaj już nie będziemy się rozbijać, kto płaci, bo będziemy płacić my. Zaczniemy jeździć według tego schematu, jak mówiliśmy o tych szkołach z największą zwrotnością. Jeśli rodzice naprawdę chcą leczyć, będą się zgłaszać do tego gabinetu. Będą pozwalać, podpisywać zgody dzieciom na leczenie, przepraszam, zgody dla stomatologów na leczenie ich dzieci pod ich nieobecność. To będzie też taki trochę test na to, czy prawo właściwie chroni lekarza, czy lekarz się godzi. Jeśli nie, będziemy musieli działać dalej, pewnie wspólnie z samorządem lekarskim będziemy próbowali zmienić prawo. Nie będzie innego wyjścia. A co pani myśli o tym? Pomyśle pani doktor? Myślę, że taki pilotaż wydziałania jest naprawdę bardzo potrzebny, bo to, że wydaje nam się, prawda, że rodzice chętnie by skorzystali z gabinetu w szkole, nie mamy takiej pewności, prawda? Kiedyś te gabinety rzeczywiście funkcjonowały, sami chodziliśmy do nich, prawda? Ale x lat już to nie działa, więc niekoniecznie musi od razu się sytuacja zdarzyć taka, że wszyscy powiedzą hura i przyjdą. Może być tak, że to zainteresowanie będzie niewielkie, więc ten pilotaż, tak jak powiedziałam, jest potrzebny. No i myślę, że troszeczkę z powrotem do gabinetów, naszych gabinetów do szkół, no jest problem przede wszystkim natury finansowej i prawnej, o czym mówiliśmy. Są to bardzo duże koszty, realia na dziś udzielania pomocy bez obecności rodzica wiążą się z dużym ryzykiem dla lekarza. No i oczywiście też kwestia finansowania już samych procedur, prawda, bo dziś w zasadzie dostępne są one w ramach współpracy lekarza z Narodowym Funduszem Zdrowia, jeżeli rodzic ma nie płacić za to leczenie, a niestety wszystkie świadczenia stomatologiczne są źle wyliczone, nie są to rzeczywiste ceny, ale jeśli chodzi o świadczenia dziecięce, wziąwszy pod uwagę zwłaszcza to, że dziecko jest trudnym pacjentem, prawda, że mu poświęcić więcej czasu, że jest bardzo ruchliwe, że może nie chcieć w pewnym momencie kontynuować tego, co robimy, prawda, to te świadczenia powinny być inaczej wyliczone, a one kosztują taniej niż u dorosłych. Także to też jest jakiś czynnik, który wpływa na to, że to leczenie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia w stosunku do możliwości, jakie są kontraktowo zapewnione, nie do końca jest realizowane, tak jak mówił pan dyrektor. I tu przewaga, wchodzę w słowo, trochę naszego programu, ponieważ my będziemy mogli ustalić samodzielnie stawki, oczywiście po konsultacjach z profesjonalistami, z ekspertami w dziedzinie stomatologii, i te stawki mogą się istotnie różnić od stawek NFZ-owskich, bo uwzględnimy te okoliczności, o których mówi pani prezes. No tak. Brzmi to dobrze, ale zanim to wszystko się stanie, to jeszcze jakieś troszkę czasu, tak? Jeszcze w tej chwili trwają te ostatnie ustalenia, a potem... Także ten tytuł artykułu prasowego, który dzisiaj zacytowałam, przez moment, dentyści także wrócą do szkół, ten tytuł... Dentyści, szkoły i... On miał musić, czy w ogóle jeździł, to ja oczywiście nie wiem. To jak Janek Witek żył, to mówił, że nie ma dentysty w szkole. To jeszcze było ciekawego. Co jeszcze było ciekawego? Co jeszcze oni tu zrobili? Żeby w konia zrobić. To było naprzeciw poczty głównej. Dzieci są nieleczone. Takie te opasłe, 3-2 metrowe wysokości, modele. Modele.
opasłe. Nigdy nawet palcem nie tknął żadnego, ale co myślę, żeby się to dla niego źle skończyło, gdybym nie tknął, ponieważ wszystko, co dostawałem, jakby myślę, że taki nieduży, to przeważnie niż wtedy w zabawach niszczyłem. Stanisław Lem, jego lwowskie dzieciństwo. To jest nagranie sprzed 10 lat. Za chwilę fakty o 15. To wcale nie jest Tok FM. Opublikowane jest niemieckie wydanie Tenis Magazine. Takie widzicie państwo, prowadzą nudne. Że przepraszają ją, dyskusje. Że jej nie doceniali. I to coś w tym jest, że... Może miała taki zjazd trochę po Australian Open, prawda? Znaczy, to nawet nie chodzi o zjazd po Australian Open, bo tak, oczywiście ona przegrała w pierwszej rundzie w Paryżu, ale chodzi o cały przebieg jej kariery, kiedy ona, można powiedzieć, awansowała do pierwszej setki, to był 2010 rok. Ona była uważana za taką szarą myszkę, której nie prorokowano wielkiej kariery, tak? Mówiło się o to, że i to sami Niemcy powtarzali, no gdzie jej tam do Steffi Graf, w ogóle to nie ona, jeżeli już, to może któraś z innych tych dziewczyn, może Julia Görges, może Andrea Petkovic, nie padało nazwisko Angeliki Kerber, tak? I nagle się okazało, że przed przełomem w 2011 roku właśnie na US Open ona doszła po raz pierwszy do półfinału wielkoszlemowego i potem zaczęła się rozwijać, coraz lepiej, coraz fajniej grała, tak? I mimo to ciągle nie doceniano jej klasy, tak? I dopiero można powiedzieć dziś, kiedy jest absolutnie zasłużoną liderką rankingu WTA, kiedy wygrała dwa turnieje wielkoszlemowe, kiedy była w finale trzeciego turnieju na kortach wimbledońskich. No nie ma tak drugiej dziewczyny, która zrobiła takie wyniki w tym roku. Dopiero teraz Niemcy doceniają ją i mówią, że jest to dziewczyna, która jakby przywróciła znaczenie tenisowi, bo wcześniej nikt nie myślał, że może mogą być tacy, którzy będą tak dobrze grali jak Steffi Graf czy Boris Becker. Ja rozumiem, że jednak mimo wszystko kobiecy tenis jest na tyle nieprzewidywalny, że nie pokusimy się o stwierdzenie, że Angelika Kerber to od teraz będzie nową światową dominatorką, bo jest Muguruza, jest cały czas Serena Williams, 7 lat co prawda starsza od Niemki polskiego pochodzenia, no ale jednak u tych dziewczyn to różnie wygląda. Objawiła się światu w Nowym Jorku Karolina Pliszkowa, no znana dziewczyna, ludziom, którzy się tenisem interesują, ale taki zwykły szary zjadacz chleba, patrzący raz na jakiś czas na sport, niekoniecznie musiał wiedzieć, cóż to za postać. To prawda, że w tym tenisie kobiecym jest duża większa nieprzewidywalność, tak? Poza oczywiście Seriną Williams, która jest zawsze, no tak jak w zeszłym roku ona celowała w tego wielkiego szlema, czyli 4 zwycięstwa, to zabrakło bardzo niewiele. Natomiast u innych dziewczyn rzeczywiście bywają takie przypływy i odpływy. Tak? I Angelika Kerber jest pierwszą zawodniczką, która pokazuje bardzo stabilną formę niemal przez cały sezon. No, jedyna wpadka to rzeczywiście na turnieju Rolanda Garrosa, ona przegrała tam w pierwszej rundzie, ale porównując ją choćby do młodszej znacznie Garbiny Muguruzy, która wygrała turniej w Paryżu, właściwie po tym turnieju paryskim gdzieś tam się tam zagubiła. I to też pokazuje, że to wielu krytykom Agnieszki Radwańskiej można odpowiedzieć, że nie można grzebać szans Polki. Oczywiście znamy jej uwarunkowania, znamy jej kłopoty i to wszystko możemy, że tak powiem, wałkować w nieskończoność. Natomiast to nie znaczy, że ona nie ma szans jeszcze turnieju wielkoszlemowego wygrać. Także ja bym tutaj szans Agnieszki nie grzebał. Tak jeszcze krótko, bo mamy nieco ponad półtorej minuty. Jerzy Janowicz wygrał wczoraj Challengera, zagrał naprawdę niezły turniej, pokonał Nicolasa Almagro. To jest zwiastun także lepszych czasów dla Łodzi. Także dobrze, lepsze czasy, proszę państwa, dla Polski. Lepsze czasy. Jesteśmy w Polsce, a lepsze czasy.